Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj mam dla Was kolejny filmik ze śmieszną książeczką z zabawnymi buźkami. Opowiem Wam o tej książeczce i pokażę więcej nieco, co jest w środku. Ta książeczka to jest produkcja duńska. I jak widzicie, tutaj są zazwyczaj takie tła śmieszne. Tutaj jest na przykład pomarańczka, na które można naklejać naklejki. Z tyłu są naklejki i to są różne śmieszne oczka, noski, buźki. Tutaj mamy takie tło, jak przykrywka do ścieków, do kanału. Tutaj jest wafelek, już chyba ktoś na niego nosek nakleił. Tutaj jest tylko taki kształt, który ma sugerować włosy. A tutaj jest denko od butelki, a tutaj jest taki kształt z uszkami, też całkiem zabawny. A tutaj jest taka buźka z odciskami palców, a tutaj mamy przekrojonego na pół melona. Bardzo ciekawa buźka, z tego na pewno wyjdzie. Cytryna, a tu jest kamień. A tutaj mamy taką buźkę z wzorkiem na górze i również z uszkami. A tutaj jest kukurydza i zamiast uszek cząstki pomarańczki. Ogórek jako tło. A tutaj takie włoski, jak gdyby z materiału zrobione, wycięte. Więc jak widzicie, dużo bardzo pomysłowych rzeczy. Tutaj włóczka, czy też sałata. Na przykład. A tutaj takie kółka właśnie, czy to jest włóczka, czy to jest tak namalowane. Coś w tym rodzaju. A tutaj jest ciasteczko opiegusek. W każdym razie można puścić wodze wyobraźni. Piłka tenisowa bardzo mi się podoba. Dosyć abstrakcyjna sprawa. Tutaj to nawet nie bardzo wiem, co to jest. Kółko z wąsami albo z brodą. I wąsy. Mam nadzieję, że rzeczywiście to uczy dzieci myślenia abstrakcyjnego, a nie tylko pobudza wyobraźnię dorosłych. Tu jest na przykład kłębek. I tak wygląda ta książeczka. I zaraz ja sobie zrobię jakąś buźkę. Ostatnio bardzo lubię to zajęcie. Jak już Wam mówiłam, pozwala leczyć złamane serce. Tutaj mamy różne oczka. Takie łezki śmieszne. Takie oczka z rzęsami. I jeszcze jedna strona z oczkami. Na przykład takie śmieszne oczka, zupełnie nie przypominające oczek. A tu są uśmieszki, buźki, mordki, języczki, zęby. A tutaj nosy. Szczególnie ciekawe trójkątne. Jeszcze jedna strona nosów i rumieńców. Na przykład takie śmieszne. I wąsy. A na końcu uszy. To są oczy albo uszy. I brwi, i kwiatki, i kapelusz. I tak wygląda ta książeczka. To jest właśnie sałata, strona z sałatą i po dodaniu naklejek wygląda w ten sposób. I wybiorę sobie jakieś fajne tło i zaraz ponaklejam wszystkie elementy na to tło i będę mieć wesołą buźkę. To jest ten piegusek, ten będzie mój. I teraz takie oczka trochę egipskie. Pamiętajcie, że Egipcjanie malowali postać z profilu, ale oczy od frontu, en face. Mam egipskie oczka na moim piegusku i szukam jakiejś mordki albo buźki sympatycznej. I ta mordka wpadła mi w oko, więc to jest mordka. Teraz trochę wygląda jak misio. Moja kreacja. I szukam kolejnych elementów. Może rumieńce.
i te urocze serduszka to będzie bardzo sympatyczna mordka, nic strasznego. I kapelusik. Już wygląda bardzo sympatycznie. Przypomina mi jakiegoś zwierzaczka. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Przeurocza mordka, bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim polecam. Zachęcam Was również do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!